Jak człowiek się czymś zestresuje i na przykład płacze, albo się złości, jak próbuje to stłumić, to to często będzie działało znacznie dłużej, będzie miało negatywne konsekwencje. Jak sobie pozwolimy na te emocje, jak sobie pozwolimy na to, co się z nami dzieje, to szybciej ciało wróci do równowagi. W swoim tempie podcast sieci Fitness CityFit. Panie, panowie, zaczynamy rozmowę. W swoim tempie. Dzisiaj w studio ze mną Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia, autor bloga mateuszbanaszkiewicz.com. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Dzisiaj będziemy rozmawiali o stresie i na sam początek mam takie bardzo, bardzo ważne pytanie, które chciałbym Ci zadać. Jesteśmy teraz w studio, są trzy kamery. Zakładam, że słucha, ogląda nas tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy osób, mam nadzieję jak najwięcej. Stresujesz się? Tak. I niepokoiłbym się, gdybym się nie stresował. Okay. Pytanie, jak się stresuje, ale mm -hmm. o tym może jeszcze porozmawiamy później. E, tak, myślę, że tak i przekonamy się, czy to, że się stresujesz, to dobrze, czy, czy źle. Jak wspominałem, e, będziemy rozmawiali o stresie i na sam początek ja chciałbym tak trochę nadać temu rangę i podkreślić takim jaskrawym kolorem, e, bo mam wrażenie, że my ten balonik stresu pompujemy do granic możliwości i trochę nie mamy instrukcji obsługi, jak spuszczać z niego powietrze. I nie chodzi tylko o jakieś tam dramatyczne wydarzenia, które od czasu do czasu zdarzają się na horyzoncie, jakieś wielkie przeżycia, ale o te drobne utrapienia. Codzienne, które gdzieś tam do tego naszego ogródka wrzucamy. I ja mam takie pytanie: jakie są koszta fizyczne, psychiczne, społeczne takiego długotrwałego stresu, z którym uwaga, nie potrafimy sobie radzić? Z perspektywy lat, danych naukowych wskazujących na te koszty, nazbierało się całkiem dużo. Jak spojrzymy sobie na wyniki badań, to stres potrafi być związany, ale też ważne żeby podkreślić to, że nie zawsze jest powodem tych konsekwencji, mm -hmm. po prostu może być z nimi związany z takimi konsekwencjami jak problemy w zakresie układu sercowo-naczyniowego, problemy z oddychaniem, części występujące migreny czy po prostu bóle głowy, też absencje w pracy, problemy ze snem, problemy w relacjach, części występujące na przykład napady agresji bardzo wiele różnych negatywnych konsekwencji, ale ja tak mocno podkreślam, że niekoniecznie stres je wyzwala, dlatego, bo czasem jest po prostu tak, że osoby, które się stresują, czy mają jakieś trudne aspekty pojawiające się w ich życiu, to są osoby, których styl życia wygląda w taki sposób, że poprzez pewne zachowania do tych konsekwencji dochodzi. Przykład to na przykład osoba, która doświadcza czegoś trudnego długofalowo, i nagle ta osoba przestaje zwracać uwagę na to, czy w jej życiu obecna jest aktywność fizyczna. Mhm. Albo na przykład mniejszą wagę przykłada do relacji z innymi, i to w konsekwencji sprawia, że nagle widzimy negatywne, negatywne rezultaty tego, że życie jest trudno. Mhm. Wiesz co, ja mam takie trochę e, śmiałe stwierdzenie, e, ale myślę, że nie będę bardzo daleki od prawdy, jeżeli powiem, że jednak e, w naszym społeczeństwie istnieje pewna świadomość tego, że taki stres, który którego nie potrafimy kontrolować, który atakuje nas z każdej strony, ma jakiś wymiar dewastujący. I, i, I uważam, że istotniejszym, chociaż nie wiem, czy słowo istotniejszym jest na miejscu, ale takim problemem, który ja widzę na horyzoncie, jest to, że kiedy sięgniemy do internetu, kiedy sięgniemy do mediów, to taką mm, najczęściej spotykaną przeze mnie utopijną radą jest. Nie stresuj się, tak? Unikaj stresu, wyluzuj. I mam wrażenie, że to jest taka kategoria doradztwa, z którą człowiek nie do końca wie, co ma zrobić, bo to jest trochę tak, jakby powiedzieć, po prostu nie oddychaj. I tutaj moje pytanie, czy rzeczywiście takie próby kastrowania stresu i nastawienia na unikanie to jest coś, do czego trzeba dążyć? Ja to nazywam wręcz najgorszą radą w życiu, mhm. dlatego, bo człowiek w ogóle ma ograniczoną kontrolę nad tym, co czuje. I te wszystkie rady, które mówią o tym, żeby się odstresować, czy nie stresować, one bardzo często właśnie sugerują, że jesteśmy w stanie to pobudzenie na przykład organizmu zredukować, mm -hmm. albo jesteśmy w stanie tych emocji, zwłaszcza wtedy, kiedy są takie bardzo silne, obciążające, nie czuć. I do pewnego stopnia możemy pewne kroki podejmować, żeby na przykład emocje miały mniejsze nasilenie, i są ku temu oczywiście techniki, ale bardzo często w takich sytuacjach życiowych, związanych z pracą, z relacjami. Zdecydowanie lepsze rekomendacje to są takie, które nas wspierają w tym, żeby sobie przypomnieć, że te przeżycia, te doświadczenia, one są naturalne, one mhm. są wynikiem tego, że sytuacja jest trudna, czy jest zaskakująca, czy w jakiś sposób dla nas po prostu ważna. I raczej więcej energii warto jest wkładać w to, żeby ludziom pomagać w tym, aby uczyli się akceptacji tych przeżyć. Mhm. I wtedy, co ciekawe, bardzo często skutkiem ubocznym jest to, że te emocje na przykład są nagle mniej nasilone, albo ludzie sobie lepiej radzą i takie słowo klucz to jest po prostu akceptacja. Mhm. Ale nie w rozumieniu bierności, nic nierobienia, tylko to, na co ty zwróciłeś uwagę. Takie pozwolenie sobie do tego, abyśmy byli właśnie ludźmi, abyśmy przeżywali to, co towarzyszy tym trudnym sytuacjom, w których się znajdujemy. Chyba możemy się zatem pokusić, po tym, co powiedziałeś, o takie takie stwierdzenie, że taka próba sterylizacji od stresu byłaby dla nas dość niekorzystna. Hamowałaby nasz wzrost, nasz rozwój, i, i, i być może jeszcze bardziej niekorzystnie wpływałaby na zdrowie. Tak, i tutaj myślę, że warto w ogóle podkreślić dwie rzeczy. Jedna jest taka, że dla wielu ludzi już wsparciem jest takie myślenie o tym, że faktycznie doświadczenie stresu jest sygnałem o tym, że coś ważnego się dzieje, na czymś nam mm -hmm. zależy. I czasem ten stres jest sygnałem, napraw to, zmień sytuację, zmień to, co dzieje się w Twoim życiu, i wtedy stres spełnił swoją funkcję i przestanie mm -hmm. występować. Czasem to jest oczywiście niemożliwe, albo musimy poczekać, żeby sytuacja się rozwiązała, i też łatwiej ludziom jest wtedy, kiedy sobie myślą o tym, że. To, co czuję, to, co przeżywam, jest wyrazem tego, co dzieje się w moim życiu albo tego, czego się po prostu obawiam. Mhm. I wtedy łatwiej jest im podjąć kroki, na przykład wykorzystania tej energii, którą stres przynosi, bo stres przynosi pobudzenie. Więc wtedy czasem wprost możemy to pobudzenie wykorzystać, żeby z kimś na przykład porozmawiać, żeby komuś się wygadać, albo żeby podjąć aktywność fizyczną. Co by to nie było. To jest zazwyczaj znacznie korzystniejsze niż sytuacja, w której my próbujemy tego nie czuć, próbujemy to tłumić, bo to prowadzi raczej do negatywnych skutków ubocznych. Mm -hmm. I trochę o to nie spytałeś, więc takim przykładem byłaby taka sytuacja, gdzie człowiek faktycznie próbuje, zwłaszcza takich emocji, których nie akceptuje, jak na przykład dla niektórych ludzi to jest strach. Próbuje tych emocji nie czuć, albo próbuje pokazać, że ich nie przeżywa, i w tym momencie, nawet jeśli na takim poziomie świadomym ma poczucie, że no dobrze, odwróciłem swoją uwagę, na czymś innym się koncentruję, no wydaje mi się, że no nie, nie czuję tego, czego nie chciałem czuć, to bardzo często pobudzenie na układzie ciała pozostaje i będzie wpływało na pracę czy do naszych organów, czy różnych układów naszego ciała, i nagle się okaże, że jedna osoba potem w rezultacie doświadcza problemów trawiennych. Ktoś inny oddycha w taki sposób, że potem, na przykład, boli go głowa, bo jest nie mm -hmm. Więc rzeczywiście, powtarzam, najgorsza rada w życiu to jest rada powiedzieć komuś: gdy mówimy komuś, nie stresuj się albo nie przejmuj się. I to, co powiedziałeś, nie da się oszukać samego siebie. Powiedziałeś też kilka takich rad, które tutaj już wypłynęły poniekąd, czyli mówiłeś o aktywności fizycznej, mówiłeś o rozmowie, mówiłeś o drugim człowieku. Ja na pewno do tego zaraz wrócę, ale chciałbym jeszcze spróbować trochę wrócić do takiej anatomii samego stresu. Bo nie ma wątpliwości, że my ten stres bardzo różnie przeżywamy. Dla jednych osób on jest no, takim bodźcem, albo jedno wydarzenie, dla dwóch osób może być zupełnie, zupełnie różnym bodźcem i w zupełnie różny sposób może, może być odbierane. Czego to jest kwestią? To jest kwestią genetyki, to jest kwestią nie wiem, życiowych doświadczeń, wzorców, które wynosimy z domu, czy to jest taki trochę destylat wszystkiego? Tak, to jest miks wszystkiego, bo z jednej strony mamy dane, które wskazują na to, że na przykład osoby, które na wczesnym etapie życia były bardzo często długofalowo eksponowane na bodźce silnie obciążające, więc tutaj taki no, intensywny przykład to byłaby przemoc, mhm. lub wiele różnych innych sytuacji, takich, które nie były adekwatne, bo jeśli mamy na przykład bardzo młodą osobę i ona musi radzić sobie z takimi bardzo obciążającymi wydarzeniami życiowymi, no to to byłby przykład sytuacji, gdzie w badaniach udowodniono, że taka długofalowa ekspozycja na przewlekły stres może sprawiać, że potem taka fizjologiczna oś stresu, możemy o niej mówić jako tak oś HPA, mhm. czyli przysadka, podzgórze, nadnercza, w badaniach okazało się, że takie osoby mogą potem mieć nadwrażliwość na bodźce stresujące. I nagle to jest przykład sytuacji, mhm. gdzie samo doświadczenie życiowe sprawia, że człowiek potem bardziej intensywnie reaguje na pewne bodźce stresujące, ale w taki sposób, który długofalowo jest niekorzystny. No bo wyobraźmy sobie sytuację w pracy, kiedy musimy z kimś porozmawiać o czymś trudnym, na przykład z osobą, która jest naszą szefową czy szefem, i nasza fizjologia sprawia, że to pobudzenie organizmu jest bardzo intensywne i trudno taką rozmowę odbyć. Więc z jednej strony to może być wynik doświadczenia. Z drugiej strony nasze ciało też kształtuje się w taki sposób, że pewne tendencje potem nas różnicują i na przykład może być osoba, która na pojawienie się e, kortyzolu, który jest przykładem w uproszczeniu możemy powiedzieć hormonu stresu, chociaż ja bym powiedział hormonu życia. Mhm. W każdym razie są takcy ludzie, którzy w sytuacji, w której ich ciało generuje hormony e, pobudzające nas, reagują bardzo dużym pobudzeniem i to jest związane z nadwrażliwością. Na przykład obecność hormonów tego typu, która ma znaczenie dla tych ludzi, sprawia, że oni potem pod presją radzą sobie gorzej, bo są zbyt pobudzeni. Albo na przykład ich organizm szybciej ponosi negatywne konsekwencje i potem są dłużej zmęczeni, dłużej wracają do równowagi, więc to ma też ogromne znaczenie, ale ja jako psycholog oczywiście mam potrzebę, żeby też zwrócić uwagę na to, że ogromną rolę w radzeniu sobie ze stresem i w tym, jak go przeżywamy, też pełnią aspekty psychologiczne, czyli to w jaki sposób my uczymy się i potem interpretujemy stresujące mm -hmm. bodźce. Także to, w jaki sposób w ogóle myślimy o stresie, jako o takim procesie, który jest. Czyli jak etykietujemy naszą rzeczywistość? Dokładnie tak, mhm. tak. Czyli to, jak postrzegamy to, co nas spotkało, to, co się może wydarzyć, ale też to, z czym dla nas tak naprawdę jest stres. Mhm. Czy postrzegamy go jako proces, który generalnie jest zawsze negatywny. A może jako element życia, jako coś, czego możemy się uczyć, co możemy wykorzystywać, żeby radzić sobie, sięgać po wsparcie itd. Tak tak mhm. Więc podsumowując, jest to miks wszystkiego. Jest to miks wszystkiego. A w psychologii nas cieszy to, że możemy faktycznie wpływać na to, w jaki sposób myślimy o sytuacji, w jaki sposób podejmujemy się konkretnych zachowań w sytuacjach stresujących. I z czasem też możemy je modyfikować na takie, które długofalowo będą korzystniejsze. Czyli to byłyby te narzędzia, które już faktycznie pomagają sobie radzić z daną sytuacją. I trochę to powiedziałeś, trochę to wybrzmiało, że jest to też poniekąd związane z pewnym etykietowaniem naszej rzeczywistości i postrzeganiem tych emocji w taki albo w inny, inny sposób. Natomiast też powiedziałeś jedną rzecz i to było trochę jedno z moich kolejnych pytań. Chciałem zapytać, czy takie długotrwałe narażenie na działanie stresu podnosi nasz próg tolerancji, czy wręcz przeciwnie? No ale już to trochę wybrzmiało, że, że, niekoniecznie, że niekoniecznie tak jest, czyli to... Chętnie skomentuję, bo mm -hmm. pytasz o zjawisko, które ma takie dwa ważne aspekty. To znaczy z jednej strony m, nigdy w życiu nie rekomendowałbym powtarzania takiego hasła, które mówiłoby co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo potrafi być i tak, i tak. No właśnie do tego zmierzałem. Dokładnie mm -hmm. tak jest. To znaczy z jednej strony w pewnych sytuacjach em, przy... Okolicznościach, gdzie ktoś ma konkretny temperament, konkretne doświadczenia albo na coś choruje, dla tej osoby sytuacja stresująca długofalowo, zwłaszcza, może prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji fizjologicznych, emocjonalnych, jak najbardziej tak. Ale z drugiej strony faktycznie w nauce zaobserwowaliśmy i zdefiniowaliśmy zjawisko, które nazywa się inokulacją stresem. Jak ja o tym mówię, czasem w takim kontekście bardziej akademickim, to pokazuję taki slajd, na którym jest szczepionka. Mm -hmm. I wspominam o tym, że faktycznie obserwacje i badania doprowadziły do takiej refleksji nad tym, że czasem stres potrafi działać jak szczepienie ochronne. I wtedy z tej perspektywy. trochę nas zahartować. Dokładnie tak. I mówimy o tym, że osoby, które chciałyby najlepiej sobie radzić ze stresem, potrzebują. Tego stresu doświadczać. I to jest optymistyczne, bo to znaczy, że. I tutaj, może też podkreślę jedną ważną rzecz, a mianowicie, my jako ludzie też się różnimy i temperamentem, i osobowością. Temperament to jest to, co nas kształtuje z takiej perspektywy bardzo fizjologicznej. Czyli nawet jak my rozmawiamy, moglibyśmy się zastanowić, jaki mamy temperament. Ja, na przykład, jestem osobą wysoko reaktywną, co oznacza, że gdy widzę jakiś bodziec. Który dla większości ludzi w społeczeństwie pewnie będzie jakoś stresujący, na przykład ktoś krwawi, mhm. to z natury moja fizjologia sprawia, że ja, ja na to reaguję dużym pobudzeniem. No i dlatego prawdopodobnie nie jestem na przykład sanitariuszem. Mhm. Um, ale ty możesz mieć zupełnie inaczej. Jako osoba, która pasjonuje się na przykład um, lotnictwem w praktyce, mogę postawić hipotezę, że być może twój temperament sprawia, że jesteś osobą, która będzie dobrze tolerowała tego typu bodźce, ale jest jeszcze osobowość. I to oznacza. Że nawet ja, jako osoba, która się będzie łatwo stresowała, bo tak działa moja biologia, mhm. w rezultacie mogę rozwinąć u siebie pewne umiejętności, pewne cechy, pewne właściwości, które będą sprawiały, że w toku mojego życia będę sobie z takimi bodźcami lepiej radził. I najprostszy przykład to jest pójście na kurs pierwszej pomocy, jeśli mhm. chodzi o to, o czym powiedziałem ale też różnego typu doświadczenia, trening, obserwacje, bycie w różnych relacjach, zbieranie umiejętności czy budowanie zasobów i to pojęcie zasobów, ono nam się jeszcze dzisiaj pewnie pojawi, mm -hmm. ja wtedy trochę więcej o nim powiem. Okej, okay. powiedziałeś takie, takie słowa, że będziesz lepiej tolerował stres. Ja mam takie trochę karkołomne pytanie, pójdę o krok dalej. Czy można powiedzieć, że są osoby uzależnione od stresu? Tak, i kiedy spotykamy się z jednej strony rozmawiając o stresie, o stylu życia, ale też cały czas pewnie, jak popatrzymy sobie na to, co nas też zawodowo interesuje i ciebie i mnie, mm -hmm. to temat aktywności fizycznej gdzieś ma prawo się przeplatać w różnych refleksjach. I tak też jest tutaj. To znaczy, z dużą łatwością jestem w stanie przywołać sobie takie osoby, które też są na przykład bardzo popularne, mają swoje kanały na przykład na YouTubie, i one celowo czerpią z tego profity a mianowicie narażają się na niebezpieczeństwo. I do pewnego stopnia moglibyśmy powiedzieć, to jest pewien pomysł na mhm. siebie, robią to po to, żeby zarobić, żeby mieć dużą uwagę. Ale moja hipoteza jest taka, że raczej to będą robiły osoby, które mają taki temperament, który sprawia, że one w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach bardzo niebezpiecznych, przeżywają pobudzenie, ale ono jest odbierane jako przyjemne, jako pozytywne i nie jest ekstremalnie wysokie. To jest to, pobudzenie. To tak jak często się mówi, że są ludzie uzależnieni od adren adrenaliny, no jednak te, te czynności, które wówczas bardzo często wykonują, jak chociażby sporty ekstremalne, no umówmy się, to jest bodziec, który dla wielu osób jest po prostu stresem. Dlatego e, chciałem tu troszeczkę odwrócić tę monetę i zapytać, czy można byłoby powiedzieć tym samym, że jest uzależnienie, uzależnienie od stresu. E, dobrze, wiesz, to jeszcze, jeszcze mam kilka pytań, które są związane z, tymi, z tym, dlaczego my w różny sposób y, ten stres odbieramy, albo, albo inaczej. To, że w różny sposób odbieramy stres, może być pewnym zaczynem do mojego kolejnego pytania. Czy złe wydarzenia z przeszłości, bo tak czasem się zdarza, że mamy e, empirycznie czegoś doświadczyliśmy, szufladkujemy to jako złe, jako negatywne, czy to można w, przysz w przyszłości e, przekuć na lepszą reakcję, na coś dobrego? Tak, to może się zdarzyć w, w dwóch kierunkach. To znaczy, z jednej strony dla niektórych u ludzi doświadczenia przeszłe trudne, oczywiście będą sprawiały, że potem radzą sobie gorzej albo Unikają pewnych sytuacji, których no, nie należy unikać, jak na przykład mhm. trudnych rozmów albo bycia obok kogoś bliskiego, kto jest ciężko chory, ale te przeszłe doświadczenia mogą sprawić, że takie unikanie będzie się pojawiało. Ale ty spytałeś o tą drugą drogę, i ta druga droga, o której powiem teraz, ona jest możliwa i bardziej pozytywna, dlatego bo stres jest procesem uczenia się, to znaczy nasz mózg po. Każdej stresującej sytuacji będzie wyciągał pewne wnioski, i może wyciągnąć taki wniosek, że jeśli występowałem publicznie i się pomyliłem, na przykład, i ludzie mnie wyśmiali, to mózg będzie uczył się, że bycie w sytuacji publicznej, albo bycie w takiej ekspozycji po prostu przed ludźmi, czy bycie ocenianym, jest sytuacją tak zagrażającą, że w przyszłości te reakcje fizjologiczne w podobnych okolicznościach będą jeszcze silniejsze, jeszcze mm -hmm. bardziej obciążające. Ja przez lata konsultowałem ludzi po wypadkach samochodowych. I to jest skrajny przykład, ale on to dobrze obrazuje. Mianowicie zdarzało mi się mieć kontakt z ludźmi, którzy przeżyli poważny wypadek na pasach, i potem po tym doświadczeniu, po wielu, wielu miesiącach do przodu, będąc w takiej sytuacji, kiedy musieli przejść przez przejście dla pieszych, ich ciało reagowało bardzo silną reakcją stresową, taką, że oni przechodzili paradoksalnie w mniej bezpiecznych miejscach, omijali po prostu pasy, bo pasy kojarzyły im się z zagrożeniem i budziły bardzo silne reakcje. Ale właśnie, przyglądając się tym pozytywnym aspektom, to znaczy, jeśli my przeżyjemy sytuację stresującą, ale w rezultacie, na przykład nawet gdy popełniliśmy błąd, ludzie w naszym otoczeniu wykazali się zrozumieniem, a dali nam taki sygnał o tym, że pomimo tego błędu ten przekaz był wartościowy, albo jeśli coś innego trudnego w naszym życiu się zadziało, coś w relacji z innymi czy w naszej pracy, i to było stresujące, było związane z trudnymi emocjami. Ale człowiek przekonał się, że na przykład był w stanie wytrwać, albo że przeżył to wystąpienie, którego tak bardzo mhm. się bał. Stopniowo, stopniowo, mózg, po pierwsze, uczy się, że ta sytuacja nie była sytuacją zagrożenia życia, po drugie, uczy się, że pewne rzeczy się sprawdziły w tej sytuacji, pewne nie. Potem u takich osób z każdą kolejną sytuacją podobną jest to ogromna szansa, że te osoby będą miały, miały już większe poczucie kontroli w trakcie, będzie im łatwiej się skoncentrować, będzie im łatwiej dokonywać świadomych wyborów o tym, co w tej chwili chcą powiedzieć, co chcą zrobić i tak dalej. I tutaj znowu, żeby tego za bardzo nie skomplikować, mhm. wrócę do takiej rekomendacji, którą byśmy też wykorzystali pewnie w sporcie. To znaczy, jeśli chcemy w ramach aktywności fizycznej robić coś, co jest wymagające, co wymagało po prostu uczenia się w trakcie, no to potrzebujemy wykonać pewną serię treningu, powtórzeń, z czasem radzimy sobie lepiej i podobnie jest właśnie ze sportem. Mózg z czasem uczy się pewnych schematów reagowania, pewne rzeczy w podobnych sytuacjach czy takich samych stają się już automatyczne. Wtedy zasoby naszego mózgu, tak zwane zasoby poznawcze, mm -hmm. koncentracja jest wykorzystywana na to, żeby zarządzać lepiej czymś innym. I nagle ktoś, kto kiedyś w ogóle przejmował się, czy będzie swoje nazwisko publicznie pamiętać, gdy poproszony będzie o przedstawienie się, taki, taka, taki człowiek z czasem, po iluś wystąpieniach, nagle ma tak. Zwraca uwagę na to, jak gestykuluje dłońmi, żeby to robić świadomie. Nakłada albo... kolejne warstwy, Dokładnie, a tamto tak. niżej robi się automatyczne. Tak. Tutaj potrzebny jest trening. I kończąc ten mój wywód w zakresie mm. uczenia się ze stresu, też bym powiedział o tym, że ważne też, aby nasze słuchaczki, nasi słuchacze pamiętali o tym, że znowu powtórzę, stres jest procesem uczenia się. Czyli jeśli chcemy z perspektywy lat dobrze radzić sobie w sytuacjach życiowych, trudnych, a więc na przykład w sytuacji, gdy ktoś, kto nam się podoba, nas odrzuci Albo dojdzie do rozstania z kimś bliskim, albo kogoś stracimy, po prostu, czy w pracy wydarzy się coś, co sprawi, że nasze poczucie godności jest zagrożone, mhm. to pamiętajmy o tym, że to oczywiście jest trudne i w naturalny sposób byśmy tego nie chcieli doświadczyć. No ale z drugiej strony, nasze doświadczenie życiowe, osobiste, te straty z przeszłości, to, że jako młodzi ludzie, mając kilkanaście lat, doświadczyliśmy bycia odrzuconym przez grupę, albo doświadczyliśmy informacji o tym, że to, co zrobiliśmy, nie było wystarczająco dobre. To wszystko było trudne, ale to sprawia, że potem w przyszłości mamy szansę, nawet jeśli będziemy się obawiali odrzucenia, oceny, to zawsze z nami będzie, ale mamy szansę lepiej radzić sobie z tym, do tego dojdzie. Mhm. Okej, okay, czyli jest to taka forma trochę treningu i można byłoby ją w ten sposób, w ten sposób potraktować. Wprowadziłeś tu już poniekąd drugiego człowieka, i to jest bardzo fajne, bo ja też widzę tutaj pewną rolę, albo chciałbym do tej rozmowy wciągnąć drugiego człowieka. I na sam początek, bo ja całkiem niedawno kilka, kilka tygodni temu miałem okazję, miałem przyjemność rozmawiać z Angeliką Dominiką Bana, która jest psychologiem, i w trakcie tej rozmowy, wprawdzie wtedy rozmawialiśmy o samoakceptacji, ale uważam, że to jest dosyć uniwersalne i możemy to również włączyć do tego tematu. Rozmawialiśmy o roli tego czasu, kiedy jesteśmy bardzo młodzi, o roli dzieciństwa. I mam do ciebie takie pytanie, czy można coś doradzić ludziom, którzy mają już swoje pociechy, coś, co oni mogą zrobić, albo coś, czego mogliby nie robić, żeby trochę lepiej uzbroić swoje, e, swoje dzieci w takie narzędzia, które pozwolą im później trochę lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych. Tak, na szczęście tak. Tych obszarów takich wartych refleksji jest co najmniej kilka. Pewnie pierwszy byłby taki, kiedy. Pomyślimy sobie o rodzicach, to też takie naturalne jest to, żeby bardzo chcieli swoje dzieci ustrzec przed sytuacjami trudnymi, przed zagrożeniem i tak dalej. I oczywiście jest taki pewien poziom zagrożenia, przed którym za wszelką cenę warto jest swoje dzieci ustrzec, mhm. jak na przykład nie wiem, niebezpieczne powroty do domu, albo podejmowanie się zachowań ryzykownych, różnego typu jasna sprawa. O tym warto jest rozmawiać, stawiać granice, mówić, co jest nieakceptowalne i itd. Ale jest też pewna kategoria sytuacji stresujących, których właśnie doświadczenie jest potrzebne, żeby te dzieci w przyszłości, jako potem młodzi dorośli, czy potem dorośli, lepiej sobie radzili. I tu mam na myśli właśnie budowanie relacji z bliskimi, bycie w grupie rówieśniczej, bycie w ekspozycji społecznej, czyli nagle ten młody człowiek, który stresuje się przedstawieniem szkolnym i może my jako rodzice, na przykład część ze słuchaczy i słuchaczek, ma takie doświadczenie, że nawet wyobrażenie bycia w takiej sytuacji dla nich jest bardzo stresujące, stresujące. i ma ochotę powiedzieć to: odpuść to albo, albo nie rób tego. Um, no nie, tutaj to doświadczenie jak najbardziej jest potrzebne. Gdy dojdzie do sytuacji bardzo obciążającej, bardzo trudnej, i nasze dziecko jest w rozpaczy, czy no, przeżywa bardzo mhm. silny stres, to wtedy pojawia się refleksja o tym, jak reagować. I tutaj właśnie bardzo ważne jest pamiętanie o tym, jak my byśmy sami chcieli, żeby nas przyjaciel czy przyjaciółka wspierała. Czyli jeśli mówimy o tym, że świat nam się załamał to był największy błąd w naszym życiu grupa nas nienawidzi to taka intuicja może podpowiadać żeby to zdeprecjonować i powiedzieć że ale to jest tylko twoja klasa albo to zmienisz klasę albo nie stresuj się. Wyhamujmy tę reakcję i pomyślmy sobie, jak my byśmy chcieli, żeby nas ktoś bliski wspierał. I wtedy łatwiej jest przywołać sobie taką refleksję o tym, żebyśmy chcieli, żeby ktoś powiedział: Zależy mi na tobie, albo jestem tutaj, albo jeśli cokolwiek będę mógł zrobić, to, to jestem. Pamiętaj, czy chcielibyśmy powiedzieć: To, co przeżywasz, jest trudne, jest bolesne, ale jest naturalne i jestem, dlatego widzę to ci jest. Jeśli cokolwiek mogę zrobić, to pamiętaj, że. Okej, okay, czyli, czyli z jednej strony nie chodzi o to, żeby zamykać dzieci w szklanej bańce, bo to niestety no, nie pomoże im w przyszłości, wręcz przeciwnie. Ale z drugiej strony, zwróciłeś też uwagę na, na to współprzeżywanie. Czyli współprzeżywanie może nam pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Tak, i to jest też takie, jak popatrzymy na nasze społeczeństwo, bardzo nieintuicyjne. Uczyliśmy się innych rzeczy, mamy inne wzorce. Mm -hmm. To znaczy, jeśli rodzic widzi swoje dziecko, które przeżywa silne emocje. I sam w rezultacie przeżywa trudne emocje, to taka u niego będzie się rodziła często potrzeba, żeby tego nie przeżywać, żeby zrobić coś, żeby dziecko się uspokoiło, żeby samemu też poczuć się lepiej. I to jest właśnie bardzo ważny krok, żeby być takim rodzicem, który. To takie będzie trochę pojęcie fachowe, ale ono może dobrze oddaje mechanizm. Rodzicem, który będzie kontenerował te emocje. Czyli jak dziecko płacze, jak przeżywa, czy jak nie chce rozmawiać, ale jest w dużym napięciu, widzę, że jest zestresowane. I mnie w związku z tym jest przykro, to przede wszystkim ja jako rodzic potrzebuję radzić sobie z moimi emocjami i pozwolić sobie na ten strach, czy na tą złość, czy na ten smutek. I dopiero wtedy, jak ja jestem w stanie z tym wytrwać, nie reaguję w rezultacie impulsywnie, albo nie robię rzeczy, które na siłę mają sprawić, że poczuję się lepiej typu, no może nie przed oczami dziecka, ale sięganie pod rinka, czy zrobienie mm -hmm. czegokolwiek innego, żeby nie czuć, jak potrafię być z tymi emocjami, to łatwiej będzie mi być wsparciem, a to bycie wsparciem też będzie oznaczało. Że poradzę sobie może z taką myślą o tym, że jeśli moje dziecko płacze, to znaczy, że potem wyrośnie na ma Mazgaja albo mm -hmm. no, różnego innego typu refleksje się mogą pojawić. Rzeczywistość i badania, i praktyka kliniczna pokazują, że jest zupełnie inaczej. To znaczy, jeśli chcemy, żeby nasze dziecko jako nastolatek, nastolatka, czy potem młody dorosły, um, radziło sobie z trudnościami, z emocjami, to potrzebujemy nauczyć je, je przeżywać. A sposobem na to jest na przykład pomóc mu i nazywać te emocje. Powiedzieć, że widzę, że ci smutno, albo widzę, że jesteś zły, widzę, że nie chcesz ze mną rozmawiać. Jeśli taką gotowość sobie znajdziesz, teraz czy później, to pamiętaj, że, że, że ja jestem co? dla ciebie. Wiesz to? Ja teraz tak ci powiem z perspektywy takiego zwykłego śmiertelnika. Bo bardzo fajnie, że o tym mówisz, że takie znieczulenie i fundowanie sobie takich znieczuleń do niczego dobrego nie prowadzi, ale ja mam wrażenie i właściwie to jestem przekonany o tym, że bardzo dużo osób w ogóle ma trudności z nazywaniem swoich emocji, a to chyba tak naprawdę jest dopiero pierwszy krok, żeby umieć wyjść w kierunku drugiego człowieka i rozmawiać z nim o emocjach, dostrzegać te emocje, to trzeba też umieć je dostrzegać w sobie, a ludzie bardzo często tej umiejętności, mam wrażenie, nie posiadają. Może to też jest kwestia wychowania, Trudno mi powiedzieć. Natomiast, czy to współprzeżywanie, bo mówiliśmy o dzieciach, mówiliśmy o relacji rodzic-dziecko, czy to współprzeżywanie również ma zastosowanie w przypadku dorosłych? Tak. Oczywiście tak. I z kilku perspektyw to jest wartościowe. To znaczy, jeśli ja, osoba dorosła, przeżywam coś trudnego, nazwijmy to stresem, pod nim mogą kryć się oczywiście mniej lub bardziej intensywne różne rzeczy. Konkretne emocje czy, czy myśli, które nas obciążają. Jeśli ja coś trudnego przeżywam i ty jako inna osoba dorosła chcesz mnie wesprzeć, to po pierwsze naturalne jest to, że w jakiś sposób będziesz reagował, i większość ludzi w społeczeństwie w rezultacie moich emocji też przeżyje jakieś swoje. Mhm. Jak jesteśmy blisko, to one mogą być oczywiście jeszcze bardziej intensywne albo mogą być po prostu inne. I pierwszy krok, żeby być wsparciem dla kogoś, kto przeżywa stres, to jest takie przypomnienie sobie o tym, że te moje własne przeżycia, jakie by one nie były, czy czuję złość, czy czuję smutek, czy czuję zażenowanie, bo się nie spodziewałem, że na przykład u ciebie zauważę łzy, bo jakiś temat się pojawił, co by to nie było. Takie przypominanie sobie o tym, że te moje własne przeżycia są wyrazem tego, że mój mózg, moje ciało są tak skonstruowane, żebym pamiętał, że coś ważnego się w tym momencie dzieje, bo poruszyłeś coś trudnego, coś ciebie poruszyło, coś przeżywasz, i mój mózg wyzwala te emocje, żebym spróbował przynajmniej. Zrozumieć Twoją perspektywę, mm -hmm. żeby moja uwaga nie była skupiona na moim telefonie czy na innych sprawach, tylko żebym potraktował tę tą, tą sytuację jako ważną. I mówię o tym dlatego, bo jak człowiek wychodzi z takiego automatycznego założenia, że jak tej osobie jest źle i mnie jest źle. To, to jest wyraz czegoś złego, i mm -hmm. wtedy bardzo często ludzie z automatu próbują uspokoić, mówiąc takie rzeczy, które jako przykład podaliśmy, albo deprecjonują i mówią, to nic takiego wielkiego. No, pomyśl o ludziach, którzy cierpią bardziej, albo mogło być jeszcze gorzej, i tak To jest tak zwany odruch naprawiania, tego byśmy nie chcieli. To praktycznie zawsze nie jest pomocne ale właśnie pamiętanie o tym, że współodczuwanie jest wyrazem tego, że próbuje zrozumieć ciebie i twoją sytuację, jest bardzo dobrym takim paliwem ku temu, żeby potem zareagować lepiej. Tylko najpierw trzeba umieć tolerować to, co przeżywamy u siebie. Ale powiedz mi, kiedy mówimy o takiej rozmowie, kiedy mówimy o takim dialogu, kiedy mówimy o takim współprzeżywaniu, czy to jest skuteczniejsze, ośmielę się użyć tego słowa w przypadku, kiedy ta druga osoba ma podobne doświadczenia, czy ten jej życiowy bagaż nie ma tutaj większego znaczenia? Bardzo różnie. To znaczy, czasem zaszkodzić kontaktowi może na przykład taka reakcja, gdzie powiemy, Przeżywałem coś podobnego, domyślam się, co czujesz. Czasem to może być tak, że ta druga osoba w tej chwili jest w takim bólu, że znacznie lepszym będzie takie całkowite skierowanie uwagi, energii, rozmowy na tą osobę i nie wnoszenie tej swojej własnej perspektywy. No, ja tutaj podam przykład taki, no, bardzo bolesny, mam nadzieję, jak najrzadszy, Jak nas osoby słuchają, to mam nadzieję, że to nie jest wasze doświadczenie. No, ale powiedzmy, że mamy obok kogoś, kto stracił rodzica i przeżywa coś bardzo silnego, i my też mamy to doświadczenie. I to jest kwestia wyczucia. Czasem powiedzenie, przechodziłem przez to, um, wiem, że ci źle, wiem, że ci trudno, to będzie pomocne, a czasem jednak lepiej będzie skupić się na tej osobie i na jej emocjach i powiedzieć, widzę, że cię to boli. Dzięki, że zdecydowałaś się ze mną porozmawiać, albo dzięki, że tu jesteś, albo cokolwiek innego. Po mhm. prostu jestem, pamiętaj, że jestem, zamiast przywoływania swojej własnej perspektywy. Powiedziawszy to. Dodam jednocześnie, że znowu wracamy do refleksji o tym, że nasze doświadczenia osobiste, życiowe, one potrafią być zasobem, potrafią być pomocne i jednocześnie odpowiedziałem na Twoje pytanie trochę tak, mówiąc nie, ale z drugiej strony powiem tak, bo nie muszę w toku rozmowy czy w toku wsparcia kogoś wnosić tych moich własnych doświadczeń, mhm. ale samo to, że pamiętam, że strata rodzica, czy trudna sytuacja w pracy, czy poczucie zagrożenia finansowego. To coś, z czego na przykład doświadczyłem, i to było dla mnie bardzo obciążające, i mniej więcej wiem, jak się wtedy czułem, to może sprawić, że tym bardziej będę takim wsparciem, które tą sytuację potraktuje poważnie i nie powie, na przykład, nie przejmuj się. Mhm. Więc to też potrafi być zasób, jak najbardziej. Słuchacie podcastu sieci Fitness City No Fit. Ok, bo to też trochę w drugą stronę mam, mam wrażenie działa. Bo często jest tak, albo ja spotykałem się z takimi sytuacjami, kiedy byli ludzie, którzy. Przeżywali, jakąś, przeżywali jakieś emocje, które moglibyśmy nazwać stresorami, ale nie mieli odwagi odezwać się do drugiego człowieka właśnie dlatego, że mm, mieli poczucie, że on ich nie zrozumie, dlatego że on tego nigdy nie przeżył, nigdy mm. przez to nie przeszedł. To jest bardzo ciekawe, bo mówisz o takiej pewnej normalizacji, czy nawet powiedziałbym takie pojęcie też wykorzystywane w nauce to wspólne człowieczeństwo. Mm -hmm. To znaczy, faktycznie bardzo wielu ludzi ma podobne doświadczenia do tych, które mamy my. Ale my często o tym nie wiemy, my tego nie widzimy, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych, mm -hmm. gdzie one są tak skonstruowane, żeby tam było więcej koncentracji na emocjach, szaty bo... uśmiechu. Oczywiście tak, więc w tej rzeczywistości, zwłaszcza w której żyjemy, to ryzyko tego, że będziemy czuli się samotni w swoim cierpieniu, w swoim stresie, w swoich konkretnych problemach, jest większe, bo mamy więcej dostępu do tych pozytywnych aspektów, czy efektów ciężkiej pracy, czy trudności, poradzenia sobie z trudnościami. Które widzimy u innych ludzi. Mm -hmm. I mówię o tym dlatego, bo rzeczywiście to też może być doświadczenie wielu ludzi, że jak człowiek na przykład zmaga się z jakąś dolegliwością zdrowotną i w gronie takim bezpiecznym swoich znajomych czy swoich przyjaciół zaczyna o tym mówić, to nagle się okazuje, że wielu ludzi tego doświadczyło. I sam ten fakt zobaczenia, usłyszenia, że ktoś ma takie doświadczenia, ktoś poradził sobie w taki lub inny sposób, gdy to nie jest narzucone oczywiście, to potrafi być bardzo, bardzo pomocne. I tutaj wracam do tej refleksji o tym, że tu potrzebujemy takiej pewnej intuicji, pewnego taktu, takiego na bieżąco reagowania, kiedy coś, co ja powiem, będzie adekwatne, a kiedy nie. Bo czasem rzeczywiście pokazanie, mam to w doświadczeniu, zmagałem się z czymś podobnym, będzie takie bardzo normalizujące, bardzo wspierające, a czasem nie. Żeby znaleźć tu jakiś złoty środek, powiedziałbym, jeśli mamy kontakt z kimś, kto się stresuje, jest w silnych emocjach, i to jest początek tej interakcji z tą osobą, to raczej skupmy się na tej osobie, na jej emocjach, na zapytaniu o to, czy możemy wesprzeć, albo czy czegoś potrzebuje, albo po prostu na ciszy. My też czy ciszy się mm -hmm. często boimy, a te łzy, te emocje, one też potrzebują często trochę czasu, żeby po prostu miały okazję pobyć i ta tolerancja ciszy jest rzeczą wartościową. A na pewnym etapie wspierania, czy, czy interakcji z drugą osobą, Możemy na przykład odsłonić się ze swoimi doświadczeniami, ze swoimi przemyśleniami, z tym co nam pomogło, nie narzucając tego drugiej osobie, ale też bym rekomendował, żeby bardzo często, zwłaszcza w kontekście zawodowym, zapytać wcześniej o zgodę i powiedzieć: mm -hmm. Słuchaj, a, bo powiedziałeś o tym, powiedziałeś o tym i o tym, a powiedz, czy ja mogę też się podzielić moją perspektywą, bo, bo mam być może podobne doświadczenia, może nawet bardzo podobne. Okej, okay, super, to jest świetna rada. To jest świetna rada, wiesz co, i tak o tym mówimy o, ty, o tych relacjach ludzi i, i o, tym, o tym stresie gdzieś pomiędzy nimi. I tak mi się trochę nasunęło. Nie wiem, czy nie odwracam trochę związku przyczynowo-skutkowego, ale mimo wszystko ośmiela się pójść tą drogą i zapytać siebie, stres łączy czy dzieli ludzi? Jak tak mhm. patrzysz szeroko na swoje doświadczenia i nie zamykamy się tylko na jakieś taki małe wycinek, jakiejś bańki instagramowej, na przykład, o której mówiłeś, tylko spojrzelibyśmy tak trochę populacyjnie. Mhm boskie pytanie bo jak nas słuchaczki słuchacze teraz słuchacie to prawdopodobnie I oglądacie i oglądacie większe prawdopodobieństwo jest takie że na myśl o tym czy stres ludzi łączy czy dzieli prawdopodobnie więcej osób pomyśli sobie no raczej dzieli bo sprawia że stajemy się samolubni no skoncentrowani mhm. na sobie wycofujemy z relacji z innymi um, to jest taki typowy obraz stresu, który ludzie mają, też na podstawie często filmów czy różnych komentarzy z mediów, z różnych źródeł. Ale jak spojrzymy sobie na wyniki badań, i to jest, myśląc o nauce, jednak pewna nowość, e, chociaż e, już mamy takie dowody i dane od mniej więcej 2001 roku, mhm. był taki moment, kiedy w nauce pewne dwie badaczki zaczęły się przyglądać temu, że większość dowodów naukowych, które mamy, to są dowody, które faktycznie wskazują na to, że stres ludzi dzieli i sprawia, że raczej generuje konflikty, trudności i dalej, ale one pomyślały sobie w rozmowie, to była profesorka i doktorantka, pomyślały sobie, po, o tym rozmawiały, że kurczę, ale nasze doświadczenie jest zupełnie inne. My, kiedy się stresujemy, to szukamy kontaktu, chcemy pomóc, chcemy otrzymać wsparcie, to nasze reakcje są zupełnie inne. I zaczęły to analizować, i okazało się, że przez wiele, wiele lat większość badań prowadzonych początkowo na zwierzętach, potem na, na ludziach, to były badania prowadzone na osobnikach płci męskiej, mhm. początkowo na szczurach, a potem po latach na, na mężczyznach. Gdy włączono w badania również kobiety, okazało się, że u nich występuje częściej skłonność ku temu, żeby w stresie reagować inaczej. To też występuje u mężczyzn, ale trochę rzadziej. I dzięki temu już od na tym etapie całkiem wielu lat wiemy, że stres bardzo często faktycznie potrafi ludzi zbliżać. To wręcz ma swoją konkretną nazwę. To nazywa się reakcja wspierania i zaprzyjaźniania. Mhm. I to są takie sytuacje, gdzie kiedy człowiek się stresuje i ta sytuacja przekracza jego samego, czyli to może być bardzo ciężka choroba Albo sytuacja, która wydaje się w tym momencie nierozwiązywalna, to to jest taki rodzaj stresu, który potrafi sprawiać, że w rezultacie ma miejsce właśnie reakcja, wspierania, zaprzyjaźniania. I wtedy człowiek chce być z kimś innym obok, chce się wygadać, chce być zauważony, usłyszany, zrozumiany, i powtórzę, to występuje u kobiet i u mężczyzn, mhm. tylko u kobiet troszeczkę częściej przez fizjologię, ale też przez sposób wychowywania, to na szczęście zmienia się na plus, ale w tamtych latach te różnice były większe. To jest jedna perspektywa, a druga perspektywa jest taka, że my, jako ludzie, tą reakcją stresową też potrafimy reagować wtedy, kiedy widzimy, że komuś innemu dzieje się krzywda, a my mamy zasoby, żeby pomóc. I to może być sytuacja uliczna, gdzie widzimy, że komuś coś zdarzyło się na ulicy, ta osoba jest zagrożona. I u wielu ludzi taką typową reakcją będzie klasyczna reakcja walki albo ucieczki, czyli człowiek się stresuje, boi tej sytuacji, więc ucieka z miejsca zdarzenia mhm. albo udaje, że nie widzi, dzieje się wiele rzeczy. I wielu ludzi tak może zareagować, ale w takich wydarzeniach zazwyczaj zdarzy się kilka osób albo chociaż jedna, które zareagują reakcją wspierania, zaprzyjaźniania, i ta osoba włączy się w tą sytuację, udzieli pomocy, podejmie się działania. I badania w zakresie współczucia one pokazały, że częściej też w ten sposób będą reagowały osoby, które w przeszłości przeżyły trudne doświadczenia, chorowały ciężko i przetrwały. Miały kogoś bliskiego, kto ciężko chorował, i u nich fizjologicznie, nie tylko na podstawie psychologicznych mhm. doświadczeń, ta reakcja stresowa występuje potem częściej. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że my, po pierwsze, możemy u siebie tą reakcję roztrenowywać, to jest mhm. jedno, a po drugie, też jako rodzice, osoby, które mają dzieci, mogą też taką reakcję modulować u swoich dzieci, sprawiając, że one też częściej w ten sposób będą reagowały. Co mam na myśli? To będą te wszelkie sytuacje, gdzie. Nawet jeśli coś się wydarzyło i my się stresujemy, i nasz pierwszy impuls jest taki, że nie chcę się przed tobą odsłonić, mhm. jak, nawet jako moim przyjacielem czy kimś bliskim, nie chcę podzielić się tym, co przeżywam, bo mam takie wrażenie, że to będzie nie, wiem, nie męskie albo wiele różnych innych się może pojawić skojarzeń. Jak człowiek ma już pewną wiedzę i myśli sobie, to jest mój pierwszy odruch, a z drugiej strony wiem może z doświadczeń, że ja jednak jak się komuś wygadałem, to potem było mi lepiej, albo wiem, że mam przed sobą osobę, która no, raczej mnie zrozumie, raczej będzie gotowa udźwignąć moje emocje. Już sama ta wiedza. Może wpłynąć na to, że tym razem zareagujemy inaczej. I tym razem się z kimś spotkamy, mimo tego, że chcemy kolejny tydzień się do nikogo nie odzywać. Okay. I to z czasem będzie sprawiało, że będziemy w ten sposób częściej reagowali. Okej, okay, ja nie chciałem ci przerywać, ale już narodziły mi się takie dwa bardzo fajne pytania. Nie wiem, od którego, od którego zacząć, ale może zacznę od tego, bo ja znalazłem takie dosyć nieoczywiste informacje. Ty do tego w pewien sposób nawiązałeś tylko nic od drugiej strony, że pomaganie innym może nam pomóc w radzeniu sobie z naszym własnym stresem. Tu chodzi właśnie o ten element współczucia, o ten element empatii. I chciałem ci zapytać, czy to jest prawda? Czy to jest jakaś kolejna numerologia i kabał? Ale już troszeczkę na to odpowiedzieć, ale, ale mimo wszystko tak, tak, oddam tak. Ci głos. Prowokujesz w ogóle taki też bardzo ciekawy temat, który hmm. nawet może być kontrowersyjny, jak człowiek po raz pierwszy czyta takie wyniki hmm. badań. Więc tak zacznę, bo też poruszyłeś temat populacji. Więc tak zaczynając populacyjnie. Są pewne badania, które były dobrze doinwestowane, bardzo wymagające, trwały czasem wiele lat, bo 5, 6, 10, które polegały na tym, że po latach zdobywania wiedzy o tym, że jeśli człowiek przeżyje jakieś trudne wydarzenie życiowe, śmierć kogoś bliskiego, ciężką chorobę, no, przeróżne trudne wydarzenia, to badania wykazały, że po latach taka osoba ma większe ryzyko doświadczenia dolegliwości zdrowotnych, nawet przedwczesnej śmierci. Mhm. Ale z czasem metody analityczne się stawały, stawały coraz bardziej zaawansowane i można było badać pewne subtelności, których kiedyś się nie dało. I jest taka grupa badań, która polegała na tym, że nie tylko sprawdzano u dużych grup ludzi, czy doświadczyli trudnych wydarzeń życiowych i jakich, zazwyczaj w ciągu poprzedniego roku, jak to badanie się rozpoczynało, ale też tych ludzi zaczęto pytać o to, czy to są osoby, które robią coś dla innych. Czyli, czy w ich stylu życia, w sposobie myślenia jest naturalne to, że ważne jest to, aby w ciągu takiego typowego tygodnia komuś pomóc, kogoś wysłuchać, podejmować takich działań, nazwijmy to filantropijnych czy po prostu prospołecznych. Mm -hmm. No i o to pytano, to zapisywano, mierzono, i potem tych ludzi obserwowano właśnie przez lata, pięć, sześć, dziesięć, w zależności od badań. I po pierwsze, okazywało się, że rezultaty były takie jak zazwyczaj w takich badaniach, czyli faktycznie osoby, które przeżyły coś bardzo obciążającego, bardzo trudnego, to byli ludzie, którzy na przestrzeni lat mieli większe ryzyko różnych chorób, dolegliwości zdrowotnych. Typowy przykład standardowy to są choroby układu sercowo-naczyniowego. Jasna sprawa. Ale okazywało się, że ta zależność ona nie była obserwowana u tych osób. Którzy w takim typowym swoim stylu życia to byli ludzie bardziej współczujący, bardziej proaktywni w zakresie właśnie troski o innych. I uwaga, to nie znaczyło, że te osoby nie chorowały i nigdy nie umierały, tylko w analizach statystycznych tej zależności nie było widać. Mhm. Tej zależności, która mówiła, że stres nie tyle szkodzi zdrowiu, co ma pewien udział w tym, że jeśli coś trudnego przeżyliśmy, to potem na przykład chorujemy albo wcześniej umieramy. Ta zależność była niwelowana. I są pewne hipotezy w nauce, przed nami lata pewnie eksploracji, jakie to dokładnie mechanizmy są, ale są pewne hipotezy, które mówią o tym, że być może nasz gatunek, jako taki gatunek bardzo stadny, bardzo społeczny, kształtował się w taki sposób, że bycie w grupie po pierwsze było niezwykle ważne. Było wpisane w to. Żebyśmy przetrwali, no musieliśmy faktycznie być postrzegani przez, przez grupę jako osoby ważne, czy mające w tej mm -hmm. grupie miejsce. I co więcej, wiemy na podstawie też danych naukowych, że jeśli człowiek jest przez grupę odrzucony, to raczej poniesie konsekwencje w zakresie zdrowia psychicznego, fizycznego. Ale też, no właśnie, te badania wskazują na to, że być może tak nas ewolucja ukształtowała, że nasze ciało, wtedy kiedy my jesteśmy w grupie i przeżywamy coś stresującego, to na dłuższą metę, poprzez różne skomplikowane zależności, faktycznie mamy większe ryzyko chorób, czy nawet przestrasznej śmierci. Ale jeśli robimy coś dla, tak powiem w cudzysłowie, stada, jeśli robimy coś dla grupy, dla to nasza mm -hmm. fizjologia odwdzięcza nam się większą odpornością. I te mechanizmy oczywiście są skomplikowane, no, bardzo złożone. Ale jednym z takich dosyć obiecujących kierunków są refleksje o tym, że być może wyższy poziom oksytocyny, takiego neurohormonu, który no, zazwyczaj jest nazywany jako neurohormon szczęścia, mm -hmm. przytulania, miłości, bliskości, ale to jest też neurohormon stresu, bo on właśnie występuje w podwyższeniu wtedy, kiedy człowiek reaguje reakcją wspierania, zaprzyjaźniania. I są hipotezy mówiące o tym, że jeśli w takim typowym naszym stylu życia, Funkcjonujemy w taki sposób, że oksytocyny jest więcej, to wtedy jesteśmy bardziej odporni na obciążające sytuacje zarówno fizjologicznie, jak i psychologicznie. I tutaj na chwilkę wrócę jeszcze na koniec do różnic indywidualnych, bo te różnice międzypłciowe być może z tego wynikały. To znaczy, kobiety po pierwsze tak były wychowywane i fizjologicznie też mają tendencję do tego, żeby oksytocyny na układzie ciała było więcej. I w rezultacie być może ta ich częściej w ich zachowaniu obserwowana prospołeczność też jest czynnikiem ochronnym. I mężczyźni jak najbardziej tego też potrzebują, mm. i na szczęście jest tego okay. coraz więcej. Bardzo, bardzo fajnie, że, że to też wybrzmiało, bo ja myślę, że nie dla każdego jest to jasne, bo my mówimy o tworze, jakim jest stres, o jakichś bodźcach, które są dla nas stresogenne jako o czymś, co gdzieś tam jest zawieszone w przestrzeni, ale to ma swoje odbicie również w takim zwykłym fizjologicznym funkcjonowaniu naszego organizmu i to można również badać na takim zwykłym fizjologicznym poziomie, czyli chociażby zmianę poziomu określonych neuroprzekaźników czy określonych hormonów. To jest, to jest, uważam, też bardzo istotne, bo mam wrażenie, że niewiele osób zdaje sobie z tego, z tego sprawę. Tak i też myślę, że Rewelacyjne jest to, że to podkreślasz, dlatego, bo rozmawiasz z psychologiem, ale z drugiej strony tu jest dużo medycyny mm -hmm. i fizjolodzy, fizjolożki od lat też te mechanizmy badają. I na przykład, jak nas teraz słuchacie czy oglądacie, to też pamiętajcie o tym, że wtedy, kiedy my przeżywamy stresujące okoliczności to w naszym ciele dzieje się kaskada bardzo ciekawych reakcji. My już wspomnieliśmy o aktywacji osi HPA, czyli przysadka podwzgórze nadnercza. Aktywacja tej osi sprawia, że wydzielane są glikokortykoidy, mm -hmm. i tam jest w tej grupie bardzo dużo różnych hormonów, m.in. adrenalina, noradrenalina, kortyzol. Dzieją się ciekawe rzeczy, ale mówię o tym do tego, bo gdy patrzymy na te takie ryzykowne aspekty stresu, to wiedzcie, że jak zaczynamy się stresować, to w ciągu pierwszej godziny na przykład patrząc na układ odporności, aktywacja odporności polega na tym, że nasz układ odpornościowy staje się bardziej aktywny, bardziej skuteczny w pełnieniu swojej roli, do krwiobiegu trafia więcej komórek odpornościowych. Niezwykłe zależności. Mhm. Ale jeśli stres trwa dłużej niż godzinę, to na tym etapie, jeśli źródło stresu faktycznie nie ustąpiło, czy nie poradziliśmy sobie z sytuacją, to odporność zaczyna być przygaszana, po to, żeby w konsekwencji nie rozwinęły nam się choroby autoimmunizacyjne, takie, gdzie no, ciało, na przykład w uproszczeniu mówiąc, walcza samo siebie. Mówię o tym dlatego, bo boimy się stresu, mamy poczucie, że może prowadzić do negatywnych konsekwencji, ale na szczęście jest wiele różnych sposobów na to, żeby modulować działanie naszej fizjologii, nawet wtedy, kiedy się stresujemy. my Dzisiaj już całkiem sporo też przywołaliśmy. Jasne. Wiesz co, mam jeszcze takie, taką jedną myśl, którą powiedziałem, że przyszła mi do głowy po twojej poprzedniej wypowiedzi. Ona już jest dosyć daleka, ale mimo wszystko do niej, do niej nawiążę, bo myślę, że to będzie taką troszeczkę takim małym podsumowaniem, trochę kwintesencją tego, co, co gdzieś tu wybrzmiało, przynajmniej w mojej głowie. W kontekście rozmowy i dialogu, bo, bo wielokrotnie wspominałeś, jak ważna jest ta relacja z drugim człowiekiem, jak ważna jest ta, ta rozmowa i ten kontakt, i całkiem niedawno usłyszałem takie słowa, które bardzo mocno utkwiły mi w pamięci, że najgorszą awanturą między ludźmi jest milczenie, bo to cisza oddala, a nie słowa. I nie chciałbym, żeby to zabrzmiało bardzo patetycznie, natomiast czuję taką trochę uniwersalność tego sformułowania i i mam wrażenie, że ona pokazuje, jak ważny jest drugi człowiek i jak potężnym i często niedocenianym narzędziem jest rozmowa, również w kontekście stresu. Tak, i żeby tego um, cytatu nie zdeprecjonować, to ja tak troszeczkę go sobie tylko zmodyfikuję na potrzeby już tego, co powiedziałem. Mhm. Czyli z jednej strony powiedziałem, że cisza jest bardzo ważna ona zazwyczaj występuje w bardzo bliskich relacjach to znaczy łatwiej jest nam milczeć, m, nawet wtedy, gdy ktoś bliski przeżywa silne emocje, gdy jest nam bardzo bliski. Im ktoś jest tam trochę dalszy, tym to jest zazwyczaj trudniejsze i bardziej niezręczne. I jak o tym pamiętamy, to możemy to też u siebie rozwijać, po prostu praktykować tą zdolność, mm -hmm. żeby tą ciszę traktować jako coś ważnego. Ale to, co Ty powiedziałeś, też tak trochę moimi słowami, ja bym to przeformułował jako milczenie czy obojętność. Mm -hmm. To znaczy, jeśli będę obojętny na drugą osobę, która coś trudnego przeżywa, nawet tym czymś trudnym się dzieli, czy jak nas słuchają osoby, które są w intymnych relacjach i bywają w okolicznościach, gdzie ktoś bliski to mówi na przykład, Coś, co traktujemy jako wyrzut i mówi: Nie pytasz mnie, co u mnie, albo nie odzywasz się często, i tak dalej. I to w nas może budzić złość, albo no różne innego typu stany, to w tym przypadku obojętność faktycznie będzie pewnie czymś, co będzie szkodziło, co, co, co będzie sprawiało, że ta druga osoba, nie tylko my, będzie stresowała się jeszcze bardziej. I tutaj rozmowa no, będzie rzeczą, którą absolutnie bym. Czyli takie y, świadome używanie rozmowy jako narzędzia może dokładnie, bardzo dużo zmienić. Dokładnie, dokładnie tak. E, dobrze, sporo już wiemy, i chciałbym, żebyśmy mm, odsuwając oczywiście ten, ten, ten destylat tych haseł, nie stresuj się innych złotych rad. E, prowadzili nieco tutaj do rozmowy takich narzędzi. One już poniekąd padły, które mogą nam pomóc w lepszym radzeniu sobie z tym stresem. I ja na sam początek chciałbym zacząć od aktywności fizycznej, bo ja często o tym słyszę, że jak ktoś jest zestresowany, to powinien iść pobiegać, powinien się i zmęczyć. I to jest pytanie, czy jest w tym ziarno prawdy, czy to jest, wiesz, taka kolejna metoda unikania i taki plaster, który, który szybko odpada i, i niewiele zmienia. Bardzo podoba mi się to, że w taki dyplomatyczny sposób ten temat poruszasz, bo wiele różnych narzędzi może szkodzić i może pomagać w zależności od tego, jak z nich korzystamy. I aktywność fizyczna jest takim fantastycznym, podstawowym, czy taką, powiedziałbym, bazą wręcz doradzenia sobie, bo z perspektywy fizjologicznej mówimy o tak zwanej eksplozji mięśniowej. To znaczy, jak człowiek się stresuje, zwłaszcza w taki sposób, właśnie przewlekły, czy wyobraźmy sobie taki typowy dzień pracy, gdzie Wiele trudnych rzeczy się dzieje i wielu ludzi wtedy siedzi przy komputerze czy no wchodzi w interakcje z ludźmi, ale fizjologicznie to napięcie w ciele jest coraz większe albo pobudzenie również. W tym przypadku pamiętajmy o tym, że gdy człowiek podejmuje się aktywności fizycznej, jaka by ona nie była, powiedzmy umiarkowana, ją też możemy różnie traktować, gdy człowiek podejmuje się aktywności fizycznej, w tym momencie jego fizjologia pracuje w taki sposób, że mięśnie, które były dosyć napięte, albo zwiększył się tam stan zapalny, no, dzieją się z naszym ciałem bardzo różne rzeczy mm -hmm. fizjologicznie, gdy przeżywamy stres przewlekle. W tym momencie fizjolodzy mówią o właśnie eksplozji mięśniowej, czyli o takim rodzaju rozluźnienia, czy uregulowania pracy mięśni w taki sposób, który długofalowo będzie dla nich bezpieczniejszy, będzie korzystniejszy, czy w ogóle dla całego naszego ciała. I aktywność fizyczna oczywiście wpływa na naszą fizjologię w sposób korzystny. Ona z jednej strony wydziela, sprawia, że wydzielają się hormony stresu, ale też wtedy ciało skutecznie się ich pozbywa, skutecznie je metabolizuje. I co więcej, to tam lekarki lekarze też często podkreślają, że jak człowiek uprawia sport, to jego serce, na przykład, ono jest obciążone pobudzeniem, ale w sposób optymalny. Ono potem lepiej radzi sobie z pobudzeniem. I potem taka osoba, która uprawia sport i doświadcza regularnie pobudzenia organizmu w czasie aktywności, potem nagle jest w pracy. Coś stresującego się wydarzyło. W krwiobiegu pojawia się kortyzol czy adrenalina, ale nagle serce, nagle ciało lepiej sobie radzi z obecnością mhm. tego hormonu. Więc wiele bardzo pozytywnych konsekwencji, to znaczy sport z jednej strony potrafi nas rozluźniać, z drugiej strony jest takim elementem treningu fizjologicznego, który sprawia, że potem w sytuacji stresu w pracy lepiej sobie radzimy. Ale też pamiętajmy o tym, że aktywność fizyczna się oczywiście różni. I jak nas słucha ktoś, kto bardzo lubi trening, taki typowy, taką aktywność na siłowni, która, mhm. która sprawia, że budujemy masę mięśniową, no trening siłowy jest czymś, co wielu ludzi bardzo sobie chwali i, Jasne. i ceni. Ja ten trening rekomenduję, ale pamiętajmy, że jego właściwość jest taka, że on będzie trochę bardziej stymulował układ tzw. współczulny, czyli ten układ fizjologiczny, który odpowiada za pobudzenie. W tym przypadku zresztą stres też pomaga potem, długofalowo, w budowaniu masy mięśniowej, do pewnego stopnia oczywiście. I takie osoby taki trening lubią i fantastycznie, ale również tym osobom bym rekomendował takie treningi, które z kolei stymulują przeciwstawny układ w naszym ciele, trochę nas wyciszają, przywspółczulne, mm -hmm. dokładnie, które nas wyciszają. I wśród tych aktywności się znajdują różne, które sobie pewnie możecie od razu przywołać też ze świadomości, typu pilates, bardzo często yoga, nie każda, ale bardzo często yoga, treningi relaksacji, stretching, mm -hmm. rozciąganie. Czy po prostu nawet po treningu siłowym ten czas, kiedy na odrobinkę spowolnimy, poddychamy sobie świadomie, uregulujemy... Nasz sposób oddychania, to też będzie taki element, który będzie sprawiał, że fizjologicznie ten trening zrobi nam więcej dobrego, niż kiedy tylko stymulujemy układ współczulny, na przykład bardzo silnym, zbyt intensywnym treningiem siłowym. Więc równowaga to jest słowo klucz. Tak równowaga projektują. to jest słowo klucz. Ja, jak we wszystkim mam, mam wrażenie, kiedy rozmawiamy o zdrowym stylu życia, ta, ta równowaga e, ciągle gdzieś nam się tu przewija, i, i to głosem ekspertów myślę, że. Wybrzmiewa dość, dość jednoznacznie. Szukaj, szukajmy w tym wszystkim równowagi. Ale mówiąc jeszcze o tym treningu, ja chciałbym tutaj nawiązać, bo ja znalazłem w Twoich publikacjach informacje o treningu neuromięśniowym i to jest coś, co ja zacząłem praktykować. I coś, co było dla mnie bardzo dużym odkryciem, bo też w pierwszej chwili miałem wrażenie, że to jest takie trochę wróżenie z fusów, bo tak to brzmiało w pierwszej chwili, a okazało się, że zacząłem potem zasypiać jak dziecko. Możesz przybliżyć to w dwóch słowach? Tak, tak, super. Nie wiem, czy w dwóch, ale postaram się tak bardzo Ci może, może być nawet w dziesięciu. <laughs> Słowa klucze to trening neuromięśniowy Jakobsona. Mhm. To jest taki rodzaj treningu, który na rynku jest już od bardzo wielu lat dostępny. On został zaprojektowany przez lekarza, i polega na tym, że w różnych wydaniach. Ale jednym z tych wydań jest to, że sobie siedzimy albo leżymy, i w jednej wersji na przykład słuchamy sobie lektorki czy lektora, i ta osoba nas prosi o zamknięcie oczu i prosi, żebyśmy sobie chwilę skupili się na ciele, na naszym oddechu. A potem zaczynamy napinać różne grupy mięśni. W różne, protokoły są przeróżne, to na przykład może być napięcie mięśni na 6 sekund czy na 3, potem rozluźnianie. Chodzi po prostu o to, żeby w ramach takiego treningu, który będzie trwał 10, 20, 30, czasem więcej minut, mhm. żebyśmy przeszli przez całe nasze ciało i napinali różne grupy mięśni na kilka sekund, potem je rozluźniali. W trakcie zauważali w ogóle, jak odczuwamy różnicę między napięciem a rozluźnieniem. Dzięki temu też potem mózg uczy się lepiej sobie radzić z regulacją napięcia mięśni. I taki trening, w rezultacie, badania są przeróżne, ale w takim największym, zgeneralizowanym stopniu mogę powiedzieć, że taki trening będzie sprawiał, że właśnie stymulujemy tak zwany układ przywspółczulny, odpowiedzialny za rozluźnienie, za spowolnienie procesów metabolicznych. To będzie trening, który możemy wykorzystywać po to, żeby lepiej się poczuć, żeby obniżyć poziom lęku, poziom napięcia, mhm. tak jak ty Jacku, żeby skuteczniej zasypiać. To będzie trening, który będzie sprawiał, że nagle mamy takie narzędzie, które wpływa na naszą fizjologię, i potem nagle ludzie po czasie, po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, orientują się, że na przykład w pracy czy w życiu trudniej jest ich wytrącić z równowagi. Jeśli to się stanie, to wracają do równowagi szybciej. Mm -hmm. I też powiem ostatnią rzecz na koniec: to jest taki trening, który jest wykorzystywany od lat w sporcie, w służbach. W Polsce bywa oczywiście różnie, ja staram się też popularyzować to podejście. To jest trening, który jest wykorzystywany oczywiście w psychologii, w ramach różnych treningów, w ramach psychoterapii. To jest na tyle też prosty trening, że tak naprawdę jak nas słuchacie to dosyć łatwo możecie sobie go znaleźć na przykład na YouTubie w wersji polskiej, w wersji e, anglojęzycznej i po prostu sobie spróbować na sobie, e, pamiętając tylko, że to jest trening pierwszy, drugi raz, może być większym wyzwaniem, bo jest trudniej poradzić sobie z pojawiającymi się myślami, z y, tym, że na przykład nie relaksujemy się od razu. Nie jest wcale taki jest... prosty, jak się <laughs> może wydawać. E, poczekaj, powiedziałeś o YouTubie, e, a na, na stronie Mateusz Banaszkiewiczko? Bardzo dziękuję, staram się nie reklamować swoich własnych nie, treningów. Nie, ja właśnie o tym, ja no tak, celowo tak, tak. o tym mówię, bo ja ten trening znalazłem u ciebie. I teraz, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, wyobraźcie sobie, że przez cały ten trening może was przeprowadzić taki oto wspaniały głos. Bardzo, bardzo polecam. Naprawdę. Było to dla mnie fantastycznym odkryciem. O, to teraz czuję stres. Ja byś na początku tak teraz czuję większy. <gry> Okej, okay, dobra. Ten temat myślę, że, że poniekąd sobie omówiliśmy. I cały czas gdzieś mi się tak to układa w głowie, że te nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby sobie trochę dokładać tych zasobów, które będą nam pomagały w radzeniu sobie z sytuacjami, które gdzieś na naszej drodze będą się, będą się pojawiały. Taki temat kontrowersyjny też, jeżeli chodzi o te kwestie, te narzędzia. Nie wiem, czy, czy możesz się na ten temat wypowiedzieć, ale, ale może zaryzykujmy. E, słyszałeś kiedyś o suplementach na stres? To działa? Czy to jest tak jak z suplementami na odchudzanie, czyli odchudzając zwykle głównie nasz portfel? Skorzystam z Twojego pytania i odpowiem zarówno w kontekście suplementów, ale też nawet skomentuję na początku tą pierwszą rzecz, którą powiedziałeś, bo ona jest super ważna z perspektywy mnie jako psychologa. To znaczy. Powiedziałeś, że radzenie sobie polega na takim dokładaniu sobie tych zasobów do radzenia sobie, mhm. i to, słuchajcie, jest niezwykle ważne, bo my bardzo często słyszymy, czy mamy taką intuicję, że nasze strategie radzenia sobie ze stresem, że one są bardzo ważne. I one faktycznie są, mogą być bardzo różne. Jak się stresujemy, możemy koncentrować się głównie na emocjach, możemy koncentrować się na zadaniu, wtedy próbujemy sytuację rozwiązać, możemy szukać wsparcia u innych, mówiliśmy o tym dzisiaj, mhm. że to jest niezwykle ważne. Możemy też poszukiwać znaczenia, czyli nagle człowiek czegoś trudnego doświadcza i zaczyna działać wolontaryjnie w schronisku. Ma takie poczucie, że. Albo ucieka w reliję. Albo na przykład tak. Tych możliwości jest bardzo wiele. Badania pokazały, że owszem, strategie radzenia sobie są ważne i gdyby ktoś zauważył u siebie, że jego typową strategią jest unikanie, czyli jak coś trudnego mnie spotyka, to unikam rozmowy, unikam kontaktu, unikam tych emocji, sięgam po alkohol czy jem bardzo dużo słodyczy. To, to byłby przykład takich strategii, które zazwyczaj będą długofalowo nam szkodziły. Destrukcyjne. I, tak. I praca ze strategiami ma znaczenie, ich świadomość ma znaczenie, też pomocna potrafi być jak najbardziej psychoterapia. To wszystko jest ważne. Ale wyobraźcie sobie, że w badaniach okazało się, że jeszcze ważniejsze jest to, z czym my w ogóle wchodzimy w sytuację stresową, jakie mamy zasoby, jaki mamy bagaż. I to jest ten taki przykry aspekt tego, jak nasz świat wygląda: to znaczy, to czy kryzys spotka mnie wtedy, czy stresujące okoliczności mnie spotkają wtedy, kiedy ja jestem zdrowy, mam wielu przyjaciół. Um, mam zasoby ekonomiczne, jestem w stanie szybko zapłacić sobie za jakąś usługę, która jest mi potrzebna. Mhm. Niestety, bardzo często to będzie decydowało o tym, czy poradzę sobie lepiej, czy gorzej. Ale nie mówię o tym, dlatego żeby nas wszystkich tutaj zdołować, tylko mówię o tym dlatego, bo jak nas słuchacie, jesteście na różnym etapie życia, macie różne zasoby, różne możliwości. Pamiętajcie po prostu o tym, że. Warto jest o stresie i radzeniu sobie pomyśleć z takiej perspektywy troski o swoje przyszłe ja. Czyli nawet jeśli teraz jest tak, że bardzo inwestujecie w pracę, dzieje się w waszym życiu bardzo intensywnie i mówicie, a, trudno, w weekend nie dośpieć, w tygodniu nie dosypiam, w weekend też dużo się dzieje, jakoś to będzie, to spróbujcie poszukać w sobie takiej zdolności do takiego pomyślenia, że ten sen, czy to spowolnienie co jakiś czas, regeneracja, to będzie inwestycja w moje przyszłe ja, bo może w przyszłości będzie trudniej, w przyszłości będzie kryzys, i to co ja zrobię tu i teraz hmm. dzisiaj, czy będę pił wodę częściej, czy będę się wysypiał, wiele, wiele różnych rzeczy, one będą wpływały na to, czy ja sobie w przyszłości lepiej poradzę. I gdybyście mieli wziąć jedną rzecz z tego podcastu, to byłoby naprawdę to: budujcie zasoby, relacje, inwestujcie w siebie. Dokładnie tak. I nawet już kończąc, kończąc tą moją taką pierwszą wypowiedź do Twojego hmm. pytania, to bym jeszcze powiedział tak, że um, takie myślenie, jakby o tej perspektywie, też warto jest do sportu odnieść, bo każda atletka, każda atleta nam powie, że nawet jeśli trening jest super korzystny, wnosi nam w życie bardzo dużo, to regeneracja jest podstawą. Podobnie myśleć o stresie. To znaczy, my często myślimy sobie o tym, że jakieś objawy wynikają ze stresu, a bardzo często się może okazać, że tych objawów by nie było, albo my byśmy lepiej sobie radzili w tych okolicznościach, tylko my jesteśmy permanentnie zmęczeni, niewyspani i tego nie zauważamy, że to nie stres jest winny, tylko tak. co się dzieje w stylu życia. Jasne, wtedy. to w ogóle szereg znów pytań, jakaś lawina pytań mi się w głowie tworzy. Zaraz ci pozwolę dokończyć wątek, bo wiem, że zapytałem o suplementy i wiem, że chcesz do tego przejść, <laughs> tak. ale też tylko e, od razu e, wspomnę, bo całkiem niedawno rozmawiałem z fantastycznym dietetykiem sportowym, e, Bartkiem Pomorskim. I wiesz, powiedział mi, że główna różnica z jego perspektywy między e, atletą amatorem a sportowcem najwyższej klasy to jest ilość odpoczynku, które mają. I więc wracamy jakby trochę do tak. tego, że tutaj tak. po raz kolejny to ma, e, to ma znaczenie. Ale dobrze, pozwolę ci dokończyć i odpowiedzieć na pytanie dotyczące suplementów, bo mam jeszcze e, jedno, które mi się zrodziło w głowie od razu dotyczące tych zasobów, ale dobrze, po kolei. Dobrze, to, to suplementy. Hmm, tak spróbuję bardzo dyplomatycznie odpowiedzieć, bo... Śmiało, perspektywy... możemy nie zapinać pasów bezpieczeństwa. <laughs> z perspektywy... To jest jakoś mi bliskie, dlatego, bo z perspektywy lat, ponieważ no, zajmuję się stresem, zajmuje się relaksacją, dobrostanem, to na przykład też dostaję bardzo wiele różnych propozycji, aby z jakimiś firmami się afiliować, mieć jakieś kody promocyjne, mm -hmm. robić konkursy, i tak dalej. I w związku z tym na przykład promować pewne suplementy, czy olejki CBD i tak dalej, tak dalej. I powiem tak, jak spojrzymy sobie na wyniki badań i taki obszar, który jakoś najbardziej może eksplorowałem, to, to były na przykład olejki CBD, które mają uspokajać. Ja tam widzę wiele kontrowersji, które sprawiają, że po pierwsze, mam ochotę powiedzieć, jako psycholog nie mam prawa mówić o suplementach mhm. czy o lekach, i jeśli jakiś specjalista czy specjalistka wam coś takiego rekomenduje, to jest to lampka ostrzegawcza, bo ta osoba raczej powinna powiedzieć skonsultuj to z lekarką albo z lekarzem, Jasne. czy z osobą, która ma odpowiednie kwalifikacje. To jest jedna rzecz. Ale druga jest taka, no, że temat się pojawia, jest dla ludzi ważny, więc im mnie interesuje. Jak sobie popatrzyłem na wyniki badań, to miałem dużo wątpliwości, bo nagle okazywało się, że. Nawet jeśli widzimy pewną skuteczność pewnych oddziaływań, to te dawki użyte w eksperymencie były tak wysokie, że w tym konkretnym, który moglibyśmy kupić, ich na przykład nie ma. No i potem się pojawia pytanie, bo jak często o tym mówię, nawet w jakichś takich kuluarach, to ludzie do mnie mówią: No ale jeśli ludzie potem się czują zrelaksowani, no to może warto. No i tutaj jest znak zapytania, czy to jest etyczne, żebym ja proponował coś, za co, co ludzie zapłacą i potem poczują emocje mm -hmm. pozytywne, czy poczują, że się zrelaksowali. Ale tu działało procedum. Więc ja osobiście jestem z takim zwolennikiem takiego typu oddziaływań, które wiemy, że one same w sobie działają, a nie sam fakt tego, że ktoś mi wysłał coś, co ma ładne opakowanie, albo zatroszczyłem się o siebie, i to poczucie troski o siebie sprawia, że łatwiej na przykład zasnąłem, albo wydaje mi się, że czuję się lepiej mhm. i tak dalej. Także no, podsumowując, powiedziałbym tak. Oczywiście są pewne substancje, które wiemy, że mają działanie i są efektywne, nawet jak pomyślimy, nie wiem, o suplementach typu witamina C. No niektóre są jako lek zarejestrowane tak, jakoś będą działały. Jasna sprawa. Tylko to jest domena lekarek, lekarzy, jeśli jest taka potrzeba, i widzą tutaj potencjalne wsparcie w zakresie pracy układu nerwowego, i powiedzą, ten konkretny magnez w takiej dawce jest dla Ciebie korzystny. Nie mam nic przeciwko, ale rzeczywiście taka pewna moda na różnego typu rozwiązania łatwo dostępne... I śmiałe mnie... tezy stawiane najczęściej w internecie przez taak, osoby, które nie mają żadnych kwalifikacji taak, ku temu. Dokładnie. To mnie budzi bardzo duże wątpliwości, duży niepokój i dlatego też staram się, żeby moje nazwisko nie było kojarzone z tego typu rozwiązaniami. Super dyplomatycznie to powiedziałeś, ale wszyscy zrozumieliśmy, zrozumieliśmy o co chodzi. Wiesz co, mam jeszcze takie... E, wrócę jeszcze do tego pytania, e, bo myślę, że temat suplementów wybrzmiał bardzo, bardzo, e, bardzo mocno albo przynajmniej na tyle dosadnie, że każdy wyciągnie z tego coś dla siebie. Na ten o tych zasobach i na te zasoby możemy pracować naturalnie na, na wielu płaszczyznach ale zrodziła mi się taka trochę myśl, bo wiele z tych rzeczy, o których my mówimy, dotyczy pewnych wydarzeń, pewnych stresorów, które możemy gdzieś tam osadzić w naszym kalendarzu. Są do, do pewnego stopnia przewidywalne, tak? Na przykład w poniedziałek mam randkę, w środę mam, nie wiem, rozmowę o pracy, a w piątek mam ważny egzamin. I tutaj rzeczywiście to jest coś, do czego możemy się w jakiś tam stopniu przygotować, tak? Nawet ta, ta zmiana tego takiego etykietowania tej rzeczywistości, do której chciałbym jeszcze zaraz nawiązać, czyli potraktowanie tego jako swego rodzaju wyzwanie, to padło na początku tej rozmowy, zaraz do tego jeszcze wrócę, to jest jedna rzecz, ale umówmy się, życie rzuca nam też pod nogi czasem takie kłody, które są kompletnie nieoczekiwane i czasem wyrywają nas z butów, absolutnie. I na pewno ta świadomość posiadania tych zasobów i posiadanie tych zasobów, rzeczywiście tego, 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 co gdzieś tam w plecaku nosimy, może w tym pomóc, ale czy jest coś, co w takiej sytuacji może nam pomóc tu i teraz? Nie wiem, wjechał we mnie samochód. Albo jest kłótnia w sklepie, w której ja w jakimś, jakimś dziwnym trafem biorę, biorę udział. Co można zrobić? I czy coś można zrobić, żeby w danej chwili odzyskać kontrolę, bo mam wrażenie, że czasem ten, wiesz, ten, ten zalewa nas taka powódź emocji i nagle stajemy się kompletnie bezradni nie wiemy, co się, co się z nami dzieje. Czy jest jakaś technika, nie wiem, oddychanie, liczenie do dziesięciu, czy jest coś, co można tu zrobić? To jest świetne pytanie i nawet troszeczkę przed wami wszystkimi się odsłonię z moim osobistym doświadczeniem. Nie planowałem, bo jest w miarę świeże, ale tak bardzo dobrze też podaje odzwierciedla to, co teraz chcę przekazać, a mianowicie w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach miałem takie doświadczenie, że mój kot był ciężko chory no i był taki moment, kiedy tak towarzysząc temu mojemu zwierzakowi, no, który był bezradny, który też nie do końca rozumiał, co mu się dzieje, przeżywałem bardzo silne emocje. I był taki moment, kiedy personel w klinice no, potrzebował o czymś ze mną porozmawiać, a ja po prostu byłem w takich silnych emocjach, jakoś tam płakałem, no, próbowałem oczywiście za bardzo na siebie uwagi nie zwracać, żeby ich pracy też nie komplikować, no ale była potrzeba porozmawiania ze mną, a jednocześnie nagle byłem w tej takiej sytuacji zaskakującej, bo nie spodziewałem się, że się rozkleje. No i co teraz zrobić? No i właśnie. Po pierwsze, pracuje to wszystko, co wypracowaliśmy przez ostatnie tygodnie, miesiące, lata i radzimy sobie lepiej albo gorzej, cokolwiek by to znaczyło, mhm. bo płacz to nie jest oczywiście wyraz tego, że sobie nie radzimy. Ale w tej konkretnej sytuacji potrzebowałem, żeby dało się ze mną rozmawiać, a z drugiej strony to było bardzo trudne. I wtedy ja osobiście sięgnąłem właśnie po techniki oddechowe, o których pewnie wszyscy słyszą, wszyscy wiedzą, że no, powinny działać, a, a różnie z tym bywa. Mhm. Dzielę się celowo w tym przypadku tak anegdotycznie, jako przykład mojego osobistego doświadczenia, bo wtedy namacalnie zobaczyłem, jak bardzo szybko spowolnienie pracy oddechu, nie nawet nie potrzebowałem go pogłębiać, tylko spowolniłem świadomie pracę oddechu, co było trudne, bo byłem rzeczywiście w silnych emocjach. Ono sprawiło, że po paru sekundach dało się już ze mną rozmawiać, czyli byłem w stanie funkcjonować, tak żeby podjąć rozmowę, pomyśleć, skupić się, podjąć jakąś decyzję i tak dalej. Więc to byłaby taka anegdotka, bo w ten sposób chcę powiedzieć, że techniki oddechowe są szanowane zarówno w sporcie, jak i w fizjoterapii, jak i w psychologii, w psychoterapii również. I tutaj takie nazwisko, które też może chciałbym, żebyście kojarzyli z tym podejściem w taki, w taki bardzo bezpieczny sposób, bo to ja sobie bardzo ufam, to jest Sandra Osipiuk, więc różnego typu materiały merytoryczne, wszystko, co wygeneruje Sandra do tej pory, tak. postrzegałem jako takie bardzo, bardzo bezpieczne, bardzo merytoryczne. Ma bardzo fajnego e-booka, polecamy. Ma też bardzo fajny kanał na Instagramie, do którego można Dokładnie zajrzeć tak. i, i znaleźć bardzo dużo praktycznych wskazówek. Tak. Tak. Więc to jest jakby z jednej strony moja rekomendacja, ale żeby podać wam trochę więcej przykładów tego, czym psychologia dysponuje, to taka rzecz, która wcale nie zawsze jest dla ludzi oczywista, wcale nie jest łatwa, ale gdy trochę z tym popracujemy, to przynosi wiele korzyści. To jest praca po prostu z akceptacją. To znaczy, no i wróćmy do takiego może bezpieczniejszego trochę przykładu, czyli mamy kogoś, kto musi wystąpić publicznie, mhm. no i już teraz nie ma czasu, żeby się przygotowywać, tylko już za tą chwilę po prostu będzie w sytuacji oceny, potrzebuje się skupić i tak dalej. A nagle reakcje fizjologiczne są intensywne. Może ręce drżą, może człowiek się bardzo poci, może głos się łamie. I bardzo ciekawe jest to, że z jednej strony przez lata nas uczono, żebyśmy teraz ten stres, to napięcie zredukowali, czyli właśnie spróbowali, no ja lubię słowo uregulowali, mm -hmm. czyli spróbowali może inaczej poddychać, może spróbowali skoncentrować się na tu i teraz i tak dalej. I to potrafi rzeczywiście do pewnego stopnia pomagać, chociaż jak człowiek, który robi po raz pierwszy, to zazwyczaj jest tak bardzo pobudzony, że w ogóle nie ma możliwości, żeby znaleźć koncentrację. Mhm. Tak, i to, to jest bardzo trudne. I wtedy to, co potrafi być łatwiejsze, z czasem oczywiście, to jest praca z akceptacją, czyli zbudowanie takiej perspektywy, takiego myślenia, mindsetu, możemy to różnie nazwać, że to, co przeżywam, to jest trudne. W doświadczeniu, może nie chcę, żeby to było widoczne, bo nie chcę, żeby ludzie widzieli, że drżą mi ręce. Może chcę, żeby mój głos brzmiał tak jak zwykle, a żeby nie łamał się w tej chwili. Ale z jednej strony mam do ograniczony wpływ i to, co robię, to zauważam, że to jest. Zauważam, że stres jest obecny, że ja się stresuję, ale sobie to normalizuję, myśląc sobie, to jest wynik tego, że ta sytuacja jest trudna, jest ważna. To, co przeżywam jest reakcją fizjologiczną. Um, zauważam, akceptuję, że ma miejsce i próbuję zrobić to, co jest możliwą najlepszą rzeczą do zrobienia w tej chwili, czyli przedstawiam się, zaczynam prowadzić, itd. itd. i e, bardzo często jak o tym mówię, to ludzie są strasznie sceptyczni, myślą sobie, no łatwo się mówi, ale trudno się robi. Natomiast to jest niezwykłe, że badania, praktyka nam pokazują, że jak człowiek się właśnie w akceptacji rozćwiczy, to jako skutek uboczny często radzi sobie znacznie lepiej. Mhm. E, najprostszy przykład byłby taki, jak człowiek się czymś zestresuje i na przykład płacze, albo się złości, jak próbuje to stłumić. To to często będzie działało znacznie dłużej, będzie miało negatywne konsekwencje. Jak sobie pozwolimy na te emocje, jak sobie pozwolimy na to, co się z nami dzieje, to szybciej ciało wróci do równowagi. Jeśli ktokolwiek z Was, kto nas słucha, mm. kiedyś usłyszał o tym, że może medytacja, jak mówi psycholog, to ma na myśli świecką, nie znam się na innych, mm. ale jeśli medytacja albo jakieś praktyki takie kontemplacyjne, bycia w chwili obecnej y, są pomocne. To, to możecie z tym, co powiedziałem, skojarzyć, bo właśnie akceptacja jest takim bardzo ważnym filarem tego rodzaju praktyk, tylko niebierność. Mam na myśli mm -hmm. akceptację tego, co przeżywamy. Mm -hmm. Okej, okay, czyli jakby świadomość tego, co się coś, coś wokół mnie dzieje. Jest to swego rodzaju taki dialog wewnętrzny, który, który się prowadzi, tak? I, I mam od razu pytanie, bo Aha. jakby. Mm, nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, e, bo wspomniałeś też wcześniej o, o tym, jakby takiego, takim przekonstruowywaniu swojego, swojej optyki na sytuacje, wydarzenia i emocje, które, które nam towarzyszą w kierunku bardziej wyzwania, a nie jakiegoś czynnika, który nas, wiesz, podcina nam skrzydła? Czy to jest kolejny krok, czy to jest właśnie to, o czym teraz mówisz? Ha, ha. Właśnie, zadajesz super pytania, bo tu jest kilka możliwości. Ja podam przykłady, żebyście sobie mogli też z tego skorzystać jako z pewnych takich technik do użycia, a mianowicie wyobraźmy sobie, że znowu, bezpieczny przykład, wystąpienie publiczne i doświadczamy stresu, pewne myśli się pojawiają, ośmieszę się, nie dam rady, i w psychologii, w psychoterapii też z perspektywy lat wypracowano metody, które sprawiają, że możemy lepiej sobie poradzić poprzez zmianę sposobu myślenia. A więc na przykład wyłapuję tą myśl i myślę sobie, no dobrze, parę razy tak w przeszłości też myślałem, a jakoś jednak sobie poradziłem. Albo hmm, być może w tej grupie, która mnie słucha, są osoby, które są też życzliwe, wiedzą, że coś jest mhm. naturalne i tak dalej. Możemy tą myśl wyłapać, możemy z nią trochę polemizować, możemy ją zmieniać. To jest jedno podejście. Inne podejście to jest akceptacja, czyli właśnie zauważam tą myśl, um, obserwuję sobie, patrzę, co nami robi. A um, sama ta obserwacja, akceptacja, ona jako skutek uboczny bardzo często sprawia, że ludzie się dystansują. Ja bym to jeszcze uprościł, jak nas słuchacie, to może to jest też takie zbyt abstrakcyjne, to powiedziałbym: To, co może Wam pomóc, to w takich sytuacjach pomyślenie sobie nie jestem moimi myślami, nie jestem moimi emocjami. Jestem człowiekiem, który ma myśli, który ma emocje. Jak człowiek sobie ten rodzaj myślenia tak próbuje wdrożyć, powtarza co jakiś czas, to gdy my nawet mamy inne nawyki, to z czasem zaczyna być bardzo, bardzo wspierające, więc jest i taka możliwość. Um, ale jest też taka grupa badań, i to już ponad 10 lat yy, mamy coraz więcej w tym, dowodów w tym zakresie, która polega na tym, że możemy właśnie zmieniać sposób oceny tej sytuacji. A mianowicie. O, oh, i tutaj próbuję się też powstrzymać, żeby nie podać za wiele przykładów, bo, bo to jest taki szeroki obszar psychologii. Ale, mm, no, podajmy taki przykład. Wyobraźmy sobie, że w tej sytuacji wystąpienia się znajdujemy i myślimy sobie: Od tego zależy moja kariera, moja przyszłość, od tego zależy, czy będę postrzegany jako profesjonalista, czy nie. Takie nawet my dzisiaj rozmawiamy. Naturalnie. To jest rejestrowane, to zostanie widoczne. Dlatego internecie. Cię o to pytałem, bo jesteś weryfikowany możemy mieć, teraz. Możemy mieć taki rodzaj refleksji. <laughs> I wtedy też. Zmiana sposobu myślenia może polegać na tym, że myślimy sobie, to jest jedno z moich doświadczeń zawodowych, mam ich już bardzo wiele, nawet jeśli je będę postrzegał jako nieudane, to moje życie zawodowe będzie zależało od tych wielu, wielu również innych przeszłych, ale też od przyszłych. I to już może być pewien rodzaj wsparcia. Inny rodzaj wsparcia może polegać na tym, my tylko to musimy robić sobie sami. Czyli jak ja pomyślę sobie, patrząc na to, co przeżyłem w życiu, patrząc na to, na na stratę, której doświadczyłem ostatnio, to to konkretne doświadczenie nie jest aż tak zagrażające, nie jest aż tak bardzo ciężkie. Taki rodzaj, nawet nie powiem umniejszenia, tylko takiego pewnego dystansowania się wobec niego może być pomocny, ale to już róbmy sami sobie. Bo mm -hmm. gdyby to było tak, że ty byś mnie próbował wesprzeć i powiedziałbyś, wiesz Mateusz, w skali innych doświadczeń życiowych, w skali nie prawdziwych znaczenia. problemów, to jest nieważne, to by raczej sprawiło, że poczułbym się niezrozumiany, niezauważony, deprecjonowany, to by mi zaszkodziło. E Wiesz, co? Popłynęło z tego bardzo dużo fajnych rzeczy, które są praktyczne, i to myślę, to myślę że jest niezwykle cenne dla, dla wielu osób. I zdarza się czasem tak, bo myślę, że to też jest pytanie, które jest ważne i które warto byłoby zadać, że mimo tych wszystkich narzędzi, które posiadamy, dochodzi do takiej sytuacji, kiedy ten stres nas kompletnie rozmontowuje, rozkłada na łopatki, nie, e, nie potrafimy się pozbierać. Czasem tego nie widać na zewnątrz, to co mówiliśmy. Ludzie bardzo często przyodziewają taką, wiesz, e, szatę uśmiechu. E, czy jest jakiś taki moment, taki sygnał, w którym należy udać się do specjalisty? Albo ty byś polecał udać się do specjalisty? Tak i nawet na chwilkę nas tak krok wstecz jeszcze cofnę i powiem tak. Nawet to odnieśmy do sportu. To znaczy, gdybyś ty mówił o sporcie, to prawdopodobnie powiedziałbyś, że konsultacja ze specjalistką, specjalistą zawsze może być dobrym pomysłem. Jeśli mam pewne wątpliwości, jeśli myślę sobie o tym, że chcę o siebie długofalowo zadbać, to zawsze jest dobry pomysł. Najwyżej usłyszę już to, co wiem, albo ktoś mnie utwierdzi w tym, mm -hmm. że ćwiczę prawidłowo. I podobnie jest ze zdrowiem psychicznym. To znaczy, jeśli nasze życie obejmuje doświadczenie stresu, nawet takiego codziennego, i radzimy sobie w naszym odczuciu czy w odczuciu otoczenia świetnie, um, ale ktoś myśli sobie o tym, ale. Może pewne rzeczy bym chciał przegadać, czy bym chciała zweryfikować, to pamiętajcie o tym, że nawet jednorazowa konsultacja z psychoterapeutką, psychoterapeutą, psychiatrą, psychiatrką, to też jest ok, żeby pewną rzecz przegadać, zapytać, dowiedzieć się, przemyśleć, to zawsze jest w porządku. Natomiast jak myślimy sobie o takim okresie, kiedy człowiek próbuje sobie radzić, ma wrażenie, że radzi sobie dobrze, albo pewne już objawy się pojawiają, pewne konsekwencje, to tutaj, w takiej decyzji, czy sięgnąć już po wsparcie, czy jeszcze nie, może być takie pomocne myślenie o pewnych kosztach, które ponosimy. To znaczy, jeśli zauważam, że w tym okresie, w którym próbuję sobie z czymś radzić, albo z wieloma rzeczami, na tym ucierpiały już moje relacje, moja praca, może moje wyniki badań, to znowu to wszystko zależy. Czyli od zbiera to żniwo. Tak, to zależy od kontekstu, ale no będą takie pewne sygnały, które mówią jest już źle, być może to wynika z mojego radzenia sobie ze stresem, z mojej sytuacji życiowej, a może z innych rzeczy, może nie do końca wiem. To jest bardzo dobry bodziec ku temu, żeby sięgnąć po wsparcie. I to nie zawsze musi być od razu psychoterapeutyczne wsparcie, czy psychiatryczne. To może być konsultacja z lekarką, lekarzem pierwszego kontaktu. Oczywiście życzę wam takich no, profesjonalnych kontaktów, gdzie mm -hmm. ktoś to potraktuje poważnie i was dobrze zbada, czy przeprowadzi z wami wywiad. Natomiast czasem też, i to jest ogromne zagrożenie, że człowiek przeżywa pewne koszty, ale próbuje o nich nie myśleć, albo na nie nie zwraca uwagi, albo one są, ale już tak powoli narastały. Człowiek nawet nie pamięta, że można inaczej funkcjonować, nie być drażliwym, nie konfliktować się z innymi w pracy, czy w życiu prywatnym tak często, bo już od wielu tygodni, miesięcy, lat nawet może jest niewyspany, niewyspana i to narosło. Tak, przyzwyczajamy to, się do czegoś, co staje się nowym standardem, niekoniecznie no, optymalnym dla tak, nas. I zdrowym. prawda, to jest moja hipoteza, taka bardzo może naiwna, ale postawiłbym taką hipotezę, że wielu ludzi, na przykład w Polsce, to są osoby, które potrzebują pomocy, a właśnie tych kosztów na przykład nie zauważają albo się przyzwyczaili i nie wiedzą, że byłoby inaczej, gdyby pewne modyfikacje zostały w stylu życia czy w relacjach jakoś przeprowadzone. Ale uwaga, czasem będzie tak, że my tych kosztów nie widzimy i wtedy pomocne jest potraktowanie otoczenia jako źródła takiej właśnie informacji. Ludzie nam mówią o tym, że pytają, co się z tobą dzieje, albo widzę, że jest źle. I z jednej strony przy takich komentarzach one mogą być postrzegane jako konfrontacyjne albo są konfrontacyjne, bo jest ktoś już zły, nie ma cierpliwości, to narosło i nagle te emocje są silne i w naturalny sposób my mamy poczucie zagrożenia, próbujemy się chronić, może kogoś deprecjonujemy, mhm. wtedy mówimy, wydziwia albo to, to ty masz problem. Możliwości być może być bardzo wiele, ale gdybyście coś chcieli wziąć sobie z tego podcastu, z tej perspektywy, to ja powiedziałbym, warto jest poszukać w sobie takiej zdolności, ją siebie rozwijać, żeby nawet wtedy, gdy czyjeś słowa są dla nas bolesne i trudne i my się wtedy chronimy w taki czy inny sposób, żebyśmy sobie to pytanie zadali, czy przypadkiem nie jest tak, że w tej relacji już stało się tak źle, jest tak ciężko, tak trudno, bo na przykład być może to jak ja funkcjonuję, też tutaj miało pewien rodzaj Jasne. udziału, było pewien, pewnym też czynnikiem wpływu. Czasem takiej osobie, która takie pytanie sobie zada, trochę łatwiej będzie podjąć pierwszy krok i na taką konsultację na przykład pójść. Mhm. To powiedzieli, że to gdyby mogli nasi słuchacze sobie, słuchacze, widzowie, wziąć coś z tego podcastu? Czy to byłaby twoja puęta tego? tego, tej naszej rozmowy? Tak, i powiem też <laughs> tylko dlaczego? Dlatego, bo w wielu krajach, ale u nas też. Y pewien rodzaj rozwoju zaburzeń psychicznych czy początkowo objawów bardzo trudnych, które w dużym stopniu potem u wielu ludzi prowadzi do na przykład samobójstwa. U nas proporcje są zatrważające, bo e, znacznie większa liczba mężczyzn w porównaniu z, z liczbą kobiet mhm. popełnia samobójstwo. Prawda. I hipotezy są takie, że to częściowo wynika z tego, że częściej mężczyźni mają tendencję, żeby objawy bagatelizować, Um, unikać sięgnięcia po konsultacje, mówienia o nich itd., itd. i tak dalej, i Kult męskości. Dokładnie. Z jednej strony unikanie jest generalnie uniwersalnie szkodliwe, ale z drugiej strony częściej obserwujemy to u mężczyzn, więc dlatego to byłaby taka puenta, która mówi, traktujmy poważnie konsekwencje, które zauważamy, rozmawiajmy o nich, Szukajmy wsparcia u bliskich, u otoczenia, ale nie bójmy się też konsultacji profesjonalnej. Mhm. Nawet jeśli to będzie jednorazowa konsultacja, to ona może mieć dla nas ogromne znaczenie. Mhm. Wytrzymywanie nie jest definicją męskości, to chciałbym, to chciałbym też dodać. Wytrzymy Dokładnie. Wytrzymywanie tego, co, co gdzieś nas na tej życiowej drodze spotyka. Dobrze, ja bym chciał też tak trochę może od siebie na sam koniec. Mam taką nadzieję i wierzę, że, że Twój głos, Mateuszu sprawi, że to myślenie o stresie stanie się trochę bardziej elastyczne. To jest chyba takie dobre słowo i że będzie trochę mniej prób kastrowania emocji i uciekania od, od nich, a trochę więcej takich działań, które pomogą zmienić się nasz wektor myślenia o stresie i że wszyscy trochę z tym stresem się zaprzyjaźnimy. To była bardzo duża przyjemność. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobry czas. Dzięki. Dzięki. E, drodzy Państwo, gościem był Mateusz Banaszkiewicz, a ja słyszę i widzę się z wami. Już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu City Fit w swoim tempie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W swoim tempie podcast sieci fitness City Fit.